Cześć, witam was w drugim odcinku programu. Ja się nazywam Arkadiusz Arkatikus Woźniak, a to jest gamingowy przegląd tygodnia. Polacy znowu osiągają sukcesy w game devie. Co prawda może nie na miarę Wiedźmina, a gra powstała na smartfony i tablety, ale to nie umniejsza sukcesu. Przeważnie omijam te platformy, ale o czymś takim warto powiedzieć. Przy okazji przydałaby się nasza pomoc. Astro Run Endless Fun to gra autorstwa Grzegorza Reglińskiego. Chłopak jest, jak samo sobie mówi, niezależnym programistą i hobbystą gier mobilnych. Gra powstała więc w domowym zaciszu. Astro Run to zręcznościówka na Androida i iOS-y. Gra jest darmowa, a teraz ma szansę wygrać w konkursie zwanym Unsung Heroes, organizowanym przez portal Pocket Games Contract na promocję o wartości 50 tysięcy dolarów. Gra Grzegorza z 300 konkurentów dostała się do top 22. Aktualnie jest na trzecim miejscu i tutaj, cóż, musi zadziałać marketing szeptany. Grzesiek prosi o głosy na jego grę. Szybkie dwa kliki, zabieg całkowicie bezbolesny. Link zarówno do gry, jak i do strony z głosowaniem znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Wiedźmiński gwint online. Jaki wokół tego był szum? Wszyscy na to oczekiwali. W końcu projekt wystartował i po jednym dniu upadł. Na ogłoszenie dwójki pasjonatów z Reddita czekało wielu graczy, zarówno Hearthstone'a, jak i Magic the Gathering. I dokładnie dzień po odpaleniu projekt padł. Oficjalnie niby nie była to akcja Redów, ale z drugiej strony jednak w projekcie tym wykorzystano absolutnie wszystko z Wiedźmina, więc nawet jeśli to Redzi pogrozili palcem, nie można mieć im tego za złe. A kto wie, może i planują oni wydanie swojej wersji tej gry. Nadzieja matką głupich, wiem, ale przecież siostrą szczęśliwych. Cały czas jesteśmy przy polskim game devie. Bluebrick, łódzkie studio tworzące grę Superhot, ogłosiło, że już niebawem, bo 31 lipca będziemy mogli zobaczyć na własne oczy wczesną wersję ich gry. Superhot to strzelanina logiczna, jakkolwiek by to nie brzmiało, a jej głównym motorem napędowym nie ma być celne oko i zręczność małpy, a umiejętność zarządzania czasem. Gdy się poruszamy, ten płynie do przodu, gdy stoimy w miejscu, ten stoi razem z nami. Gameplay jest niezwykle ciekawy i intrygujący. Ciekawe, kiedy doczekamy się wersji finalnej. Nową, wczesną wersję ograć będą mogły osoby, które wsparły projekt w kwocie co najmniej 40 dolarów. Nie jestem fanem remasterów, a już zwłaszcza gier, w które grałem rok czy dwa lata temu, ale na Resident Evil Zero HD czekam z niecierpliwością, a jeżeli wyczekacie razem ze mną, to na pewno zainteresuje was opublikowany przez twórców 40-minutowy gameplay. Na gameplayu możemy zobaczyć znane nam, no lub też nie, lokacje z posiadłości Spencera. Przypominam, że Resident Evil Zero został wydany w 2002 roku jako ekskluzyw na konsolę GameCube, potem doczekała się portu na Wii. Teraz będziemy mogli zagrać na konsolach najnowszej generacji. Cały gameplay trwa aż 40 minut. Ja tam zresztą już teraz czekam na remaster Resident Evil 2 i 3. Ach, wspomnienia. Skoro już przy gameplayach jesteśmy, to równie pokaźny materiał opublikowali twórcy No Man's Sky. Gameplay pokazuje takie elementy jak eksploracja, użytek ze statku, co się stanie, gdy go stracimy i tak dalej. Gra to taki trochę kosmiczny Minecraft i powiem wam, że mimo iż wcześniej gra była mi obojętna, tak teraz się nieco nahypowałem. W tym tygodniu nie dostaniemy darmowego DLC do Wiedźmina. W zamian dostaniemy łatkę, na którą czekali absolutnie wszyscy. Łatka da nam po pierwsze nowy, alternatywny tryb responsywności poruszania się Geralta, skrzynie na łupy, no wreszcie. Komponenty do kraftu i alchemii nie będą już miały wagi, książki lecą do osobnej kategorii i będzie oznaczenie, co już czytaliśmy, a czego nie, sortowanie ekwipunku, poprawę w zachowaniu konia, no nareszcie. I różne mniejsze bzdurki jak fiksy w questach i elementy poprawiające wydajność. Nieźle, CDP, nieźle. We wtorek ruszyła letnia wyprzedaż Xbox Live, niektóre tytuły zostały przecenione nawet na 80%. Co uda nam się wyrwać? Między innymi Dying Light, Mortal Kombat X, Diablo 3, Ori and the Blind Forest, Battlefield Hardline, Destiny, Halo The Master Chief Collection, Far Cry 4, GTA 5 czy Titanfall. Oferta ważna jest do 13 lipca. Virtus Pro przez ostatnie kilka dni w lidze Faceit pędzi niczym burza. W ciągu ostatnich kilku dni wygrali z klanami takimi jak Fnatic, Flipside i TSM. Virtusi w meczu z Fnatic grali na mapie Overpass, przeciwko Flipside grali również na Overpassie oraz na Mirage'u, a przeciwko TSM grali na The Dust 2. Aktualnie w tabeli zajmują drugie miejsce z 27 punktami, na koncie mają 9 zwycięstw i 5 porażek. W tabeli prowadzą Fnatic z 11 wygranymi i 3 porażkami, póki co na finały kwalifikują się, poza Szwedami i Polakami, Ninjas in Pyjamas, Envy Us i TSM Kingwin. Po wielu latach czekania zapaleńcy World of Warcraft wreszcie doczekają się jakichś większych konkretów na temat ekranizacji ich ulubionej gry.
Wzmianki o ekranizacji gry krążą po internecie od bardzo dawna, jednak nie było nam dane zobaczyć żadnych konkretów. Teraz może się to zmieni. Film w tej chwili jest rzekomo już w fazie postprodukcji. Premiera ma mieć miejsce w czerwcu przyszłego roku, a opowiadać ma o konflikcie dwóch plemion orków. A może by tak znowu wykupić abonament? Blizzard ogłosił kolejną grywalną postać w Overwatchu. Jest nim Soldier 76. Historia postaci wygląda następująco. Soldier 76 to były lider Overwatcha, Jack Morrison, który był uważany za zmarłego po tym, jak wrogowie wysadzili w powietrze jego sztab. Wyposażony jest w ciężki karabin pulsacyjny, a co do samej gry, przypominam, że wejdzie w fazę beta tej jesieni. Czekamy! To już oficjalne. Na tegorocznym E3 tytuł najlepszej gry całego show zdobył Fallout 4 od Bethesdy. It's all over. W innych kategoriach Game Critics Awards wyniki wyglądały następująco. Najlepsza oryginalna gra – Horizon Zero Dawn. Najlepsza gra konsolowa – Uncharted 4. Najlepsza gra na PC-ty i najlepsza gra RPG – ponownie Fallout 4. Najlepsza gra akcji oraz najlepsza gra multiplayer – Star Wars Battlefront. Najlepsza gra wyścigowa – Need for Speed. Najlepsza sportówka – FIFA 16. Najlepsza gra niezależna – No Man's Sky. Wyniki raczej nie zaskakują. Bardziej ciekawostka aniżeli news. Stealth Gamer opublikował na swoim kanale na YouTube filmik, w którym pokazuje, jakie cuda można wyprawiać w grze Dishonored, jeśli się ograło na tyle, że zna się ją na pamięć. Znane są speedruny różnych gier, ale ten filmik pokazuje coś kompletnie innego. Genialne, bardzo widowiskowe przejście mapy. Samo oglądanie sprawia, że chce się odpalić Dishonored jeszcze raz. No nieźle. Link do całego filmu znajdziecie w opisie poniżej. Wiecie co jest fajne? Kiedy czasem kilku zapaleńców zbierze się w jednej grze i zacznie robić coś innego poza kolejnymi zadaniami i grindem. A już szczególnie, kiedy dobrze im to wychodzi. Destiny. Właśnie w tej grze drużyna o nazwie Husky Raid postanowiła stworzyć klip taneczny. I wiem, że to nie jest nic oryginalnego, bo sam jeszcze pamiętam świetne taneczne filmy chociażby z pierwszej części Guild Wars. Tutaj ci gracze jednak nie ograniczyli się do machania wirtualnymi tyłkami. Zresztą zobaczcie sami. Link do pełnego filmu znajdziecie oczywiście w opisie. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Na samym końcu chciałbym Was zaprosić jeszcze na Twittera i Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie poniżej. Dzięki wielkie za uwagę, życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia za tydzień. Cześć!